Czy Wiedźmini mogli porzucić swój zawód? Czy ktoś ich do tego zmuszał, aby w nim trwali? Jak najbardziej mogli. To nie kapituła czarodziejów bądź Nilfgaard, który swych magów trzymał na krótkiej smyczy, a ci bali się swego cesarza nawet gdy byli daleko od domu, co możemy zaobserwować zarówno na łamach sagi, jak i gier, szczególnie w przypadku Wiedźmina II. Zresztą we wspomnianych grach mamy również przypadek wiedźmińskiej emerytury Bertrama Taulera, gdy to pomagamy Lambertowi w dokonaniu zemsty za jego przyjaciela. Problem bardziej polegał na tym, że taki człowiek często miał takie piętno na psychice, że ciężko było mu się gdziekolwiek odnaleźć wśród ludzi. Równie ważnym czynnikiem są tu również mutacje oraz zmiany w wyglądzie. Kocie, żmijowate oczy, nadludzki refleks czy siła. Takie rzeczy często przerażają lub niepokoją zwykłych ludzi. A ciągła nieufność również utrudnia zaklimatyzowanie się. No i pozostają umiejętności. Taki wiedźmin zazwyczaj zna się przede wszystkim na zabijaniu. Więc o ile nie zabija potworów, to przerzuca się pełnoetatowo na ludzi. Więc w gruncie rzeczy wciąż pozostaje wiedźminem. Ogólnie rzecz biorąc, sam proces produkcji wiedźminów jest tak silnie ukierunkowany na ich przeznaczenie do życia na szlaku, że ci ludzie nie chcą lub też mają problem, aby odnaleźć się w robieniu czegokolwiek innego. Ale tak czy inaczej, wiedźmin jak najbardziej mógł porzucić swoją szkołę czy sam fach. Pytanie ze scenariusza gry. Jak myślisz, czy krwawy baron po wyprawie ku uleczeniu swojej żony wrócił do kasztelu i zrobił tam porządek? Myślę, że nie wrócił. Myślę również, że były bardzo małe szanse na uleczenie żony. Jak sam wątek był oczywiście genialny, to tu nie ma szczęśliwego zakończenia. O ile sam baron po wizycie u uzdrowiciela sam nie przerwał cierpienia żony, to finalnie przypuszczam i tak gałąź zaskrzypiała, a wiadrę zaczął dudnić. No chyba, że sumienie szarpło go na tyle, że postanowił, aby do końca życia opiekować się swoją żoną. Czy Ofir albo Zerikania mogą zostać zaatakowane przez cesarstwo Nilfgaardu? Prawdę powiedziawszy, już marsz na północ wydawał się niezrozumiały z jakiegokolwiek powodu poza wybujałymi ambicjami. Uważam, że przytoczonym krainom nic nie grozi ze strony cesarstwa. Trzeba też jednak z kimś handlować. Do tego dochodzą kwestie logistyczne, które bardzo utrudniają taką ekspedycję. Co prawda, Imperium Brytyjskie czy Francja nie miały z tym problemów podczas podbojów i zakładania swych kolonii, ale ich utrzymanie z czasem to już zupełnie inna para kaloszy. Dlatego tak samo na przykład uważam, że nawet biorąc pod uwagę taki scenariusz, podczas którego w Wiedźminie III Nilfgaard przejmuje całą północ, to jest to kwestia iluś tam lat, aż w końcu te państwa i tak wrócą na mapę jako niepodległe królestwa. Co prawda pozostaje jeszcze kwestia tego, że sam Ofir opowiedział się, czy raczej wsparł swymi najemnikami północ podczas wojny, która toczyła się w latach akcji Wiedźmina III, ale wciąż myślę, że oni są poza zasięgiem Nilfgaardu. Także jak widzicie, sprawa jest otwarta, bo w zasadzie Zerikania i Ofir mogą zostać zaatakowane, ale byłoby to bardzo trudne i bezsensowne. W przypadku Zerikani to już w ogóle. Czy Dwimeryd mógłby tłumić magię Merlina z wymiaru króla Artura? To jest ten moment, kiedy aż ciśnie się na usta, aby powiedzieć: to zależy. Jeśli w świecie Merlina magia ma te same właściwości, co w świecie wiedźmińskim, czerpanie mocy przebiega na tych samych zasadach, to wydaje się, że Dwimeryd jak najbardziej mógłby obezwładnić Merlina. Tym bardziej, że sama magia, jak wiemy, trafiła do świata Wiedźmina dopiero po koniunkcji sfer, więc możemy zakładać, że we wszystkich pozostałych miejscach, tam gdzie ona już była, działa na tych samych zasadach. Chyba że moc Merlina w tym akurat wymiarze miałaby zupełnie inne źródło, a przez inne źródło mam tu na myśli jego wewnętrzną moc, coś w stylu, nie wiem, Gandalfa na przykład, czy choćby jak w przypadku Ciri. Należy jednak pamiętać, że Dwimeryd nie gwarantuje uziemienia czarodzieja, bo co potężniejszy czarodziej może się na niego uodpornić, patrz Vilgefortz, lub też zneutralizować jego działanie. Jak doszło do upadku kultu Svalbloda? Na to pytanie akurat odpowiada Gwint. Kult upadł, ponieważ jego wyznawców wyłapano, po czym zostali oni spętani na drakarach bez żagli i oddani morzu. Tego typu skrajne sekty i kulty, na domiar złego, odprawiające tak krwawe i mówiąc wprost chore rytuały,
mają nielicznych wyznawców, to też nie trudno o to, aby znikli oni ze świadomości ludzi. Jednakże trudniej jest o to, aby wyplenić ich do końca, bo jacyś fanatycy zawsze się ostaną, co pokazał choćby atak w Kertrolde na uczcie w Wiedźminie III. Dodatkowe informacje z wiedźmińskiej karcianki mówią nam również, że po wydarzeniach z Wiedźmina III kult znów zaczął przybierać na sile, a jarlowie, jak przed wieloma laty, znów zastanawiają się, czy nie poskromić wyznawców Svalbloda ponownie. 5 wiedźmińskich pytań i odpowiedzi w ramach serii Arcan Extra już za nami. Oczywiście nie jest to ostatni, mam przynajmniej taką nadzieję, tego typu materiał, tym bardziej, że sam format wydaje się odpowiedni do tego typu pytań. Oczywiście, o ile nie doznam jakiegoś natchnienia i nie zrobię całego materiału o danym zagadnieniu, co już zdarzało mi się wielokrotnie. Ale wydaje mi się, że w obydwu przypadkach nie ma raczej na co narzekać. No chyba, że na moją regularność. Dziękuję serdecznie za oglądanie, pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnych materiałach na moim kanale. Oczywiście nie zapomnijcie podesłać w komentarzu własnego pytania lub też polajkować jakieś inne pytanie, które Wam się spodobało.